Wiesz, mnie się wydawało, że polonistka, taka ważna nauczycielka, to do domu nie wpuści. Ale to nie o to chodziło, czy do domu nie wpuści. Chodziło o to, że ona chciała rozmawiać, bo przecież mogłyśmy i w szkole, prawda? A to świetlica, to... A u nas były takie dwie ogromne biblioteki, bo ta szkoła była bardzo bogata. Jedna biblioteka ta była podświetlane stoliki. Każdy był podświetlany. Naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że tam była jedna sala też jako nauka języków obcych. Tam w ogóle ta szkoła była bardzo bogata. Bardzo, bardzo. I proszę ciebie, i tam w tej bibliotece jednej, ja babce słownika Abramowiczówny szukam greckiego. A ona, że ja się Biblią zajmuję i tego bardzo mi tam pomagała, ale tak troszeczkę się dziwiła i jej tam tłumaczyłam nawet parę rzeczy. Natomiast ta nasza nauczycielka Mirosława Brzeźniowska była też skandalistką wielką. Na maturze wstała, zaczęła spazmować, jak zaczęła czytać te tematy, mówi: Boże, myśmy się wcale tego nie uczyli! Ale jaja! Myśmy się wcale tego, jakby moi dacie radę! Moi kochani! Jakby, jak damy radę! Wspólnie damy radę! Ale myśmy, bo tam była oświecenia, galeria postaci okresu oświecenia, jakoś ta galeria postaci literackich okresu, galeria, takie były terminy. A ja miałam był rok bezpieczny, że to było No, a to nic niepewne, tam nic o Mickiewiczu, nic. Potencjalnych nabywców takich aut ma być w tym programie, bo wiemy, że przecież te samochody są drogie. No i już kończąc mój przedługi wstęp, doszedłem tej prezentacji do slajdu numer 20, zachęty do zakupu pojazdu. Tam, aby wiesz, tylko tę trójkę dostać, coś ty tam byś tam pisała, jakie to ciężkie tematy były. Emisyjności i ceny. Daj spokój. Odliczenie 100% VAT w przypadku zakupu leasingu oraz użytkowania firmowego samochodu niskoemisyjnego bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz regulaminu używania pojazdu firmowego. 4. Zerowa stawka VAT na pojazdy elektryczne. 5. Ja tylko na kilka pytań odpowiedziałam do rosyjskiego. Pan dyrektor Śluzek, i ta, bo to był dyrektor szkoły od historii, pani profesorka od rosyjskiego. Oj, a ten Śluzek mówi: oj, wystarczy. I tego, żeby jakieś tam kartkę podaniową sekretariatu im tylko przyniesiałam. Ja już pobiegłam sobie zadowolona, że nie na wszystkie pytania musiałam odpowiadać, piątkę dostała. Ona, że za dużo, a ta profesorka od rosyjskiego mówi: to na studiach takie piszą, tu nie, to za dużo tego. I ona dlatego na tablicy napisała: to co wystarczy, nauczcie się nawet na pamięć tego, to wystarczy, tu za dużo. A ja o Moskwie, o jednej Moskwie 15 kartek, o tym, bo to 1100 studach 8 gadu Juri Delga, to Moskwu on asnował i tak dalej, to wszystko. Ona mówi, że za dużo, ale no, że no, ambitna dziewczynka jestem. Jestem Langström, siedzę na drzewie, macham nogami. Chcę wiele spraw załatwić po drodze, czyli ten rozwój gospodarczy, miejsca pracy, nowoczesność, nowe technologie. To brzmi dosyć zachęcająco, jeżeli mamy rozmawiać o postępie gospodarczym i wpisywaniu się w trendy, które na świecie także się Także proszę pojawia. Państwa. Ja rozumiem, że najsłabszym punktem tutaj jest... Tutaj ten człowiek wyszedł z więzienia, czyli widzicie Państwo, że ani starość nie przekreśla Waszej pamięci, bo mózg pływa, ani więzienie nie musi być bardzo smutnej sytuacją bez wyjścia, bo tutaj okazało się, że ten człowiek nauczył się języka migowego. Uświadomiłem sobie, że znalazłem własny język mego serca. Teraz, gdy mogłem w pełni odbierać program zebrań, zaczęło się we mnie budzić pragnienie pogłębiania wiedzy z pomocą Stefani, a coraz lepiej rozumiałem Biblię i w roku 1992 oddałem się Jehowie Bogu oraz zostałem ochrzczony. Wciąż jednak byłem zamknięty w sobie i pełen rezerwy. Choć zrobiłem już postępy w kontaktach z innymi, dawne problemy pozostawiły ślad. Walka z niespełnieniem
nieśmiałością. Niewielka grupa niesłyszących, do której należałem, została przyłączona do zboru języka migowego w Pessac, w przedmieściach Bordeaux. Wtedy poczułem, że chwytam wiatr w żagle. Chociaż dalej zmagałem się z barierą komunikacyjną, moi słyszący przyjaciele dbali, żebym wszystko rozumiał. Szczególnych starań dokładało pewne małżeństwo. Elodie i Gilles po zebraniach często zapraszali mnie na posiłek albo filiżankę kawy, co zaowocowało serdeczną przyjaźnią. Nic nie zastąpi towarzystwa ludzi, którzy naśladują troskliwego Boga. Właśnie w tym zborze poznałem czarującą Vanessę. Ujęła mnie jej wrażliwość, rozpoczucie i sprawiedliwość. Nigdy nie uznawała mojej głupoty za problem. Wręcz przeciwnie, uważała nasze kontakty za coś wzbogacającego. Podbiła moje serce i w roku 2005 wiałyśmy ślub. Wprawdzie wyrażanie myśli i emocji wciąż nie jest moją najmocniejszą stroną, ale Vanessa pomaga mi walczyć z nieśmiałością i zdobywać się na większą otwartość. Naprawdę cenię sobie jej wsparcie, dzięki któremu łatwiej mi wywiązywać się z różnych obowiązków. Kolejny dar od jego tego samego roku, w którym się pobraliśmy z francuskiego biura oddziału świadków Jehowy w Luwie, otrzymałem zaproszenie na comiesięczny kurs w zakresie prac translatorskich. Wcześniej ukazywały się już na płytach DVD niektóre publikacje biblijne w języku migowym, ale ponieważ zapowiadało się więcej pracy, zespół tłumaczy potrzebował wzmocnienia. Możliwość usługiwania w biurze oddziału uznaliśmy z Vanessą za niezwykły zaszczyt i dar od Jehowy. Muszę jednak przyznać, że mieliśmy też pewne obawy. Co będzie z naszą grupą niesłyszących? Co z naszym domem? Czy Vanessa znajdzie pracę w okolicy Luwier? Jehowa w cudowny sposób pomógł nam pokonać każdą trudność. Naprawdę czułem się, że troszczy o nas i potrzeby niesłyszących. Wśród zjednoczonego ludu, odkąd zaangażowałem się w prace tłumaczeniowe, lepiej pojmuję, ile robi się dla niesłyszących, by zaspokoić ich głód duchowy. Także Państwo zobaczą, dzięki działalności świadków Jehowy, Francja zrozumiała, że we Francji jest teraz jakoś inaczej, co było kiedyś. Jak kojący balsam dla mnie kontakty z różnymi współpracownikami, którzy podejmują starania, żeby się ze mną porozumieć, na przykład uczą się choćby kilku znaków, próbują ich używać. Nie czuję się już wyobcowany. Wszystkie takie przejawy miłości potwierdzają, że wśród ludu Jehowy panuje wspaniała jedność. Państwo zobaczą, że kiedyś tutaj Polska na przykład znana była z krawatów z punktu widzenia świadków Jehowy, bo oni jak chodzili od domu do domu, to musieli być pod krawatem. Potem wszyscy zaczęli chodzić pod krawatem. I o co chodzi? Że w Radiu Tok FM to u Żydów pojawia się takie słowo, albo w Radiu Maryja nawet, bo to czy to linia żydowska, czy linia Mysia, takie słowo, że złodzieje je pod krawatem. Że 350 miliardów sprzeniewierzyliście. To znaczy, że ci, którzy zaczęli naśladować świadków Jehowy, to musieli chodzić pod krawatem, ale on jako ci oszuści pod krawatem ukradli tyle pieniędzy, to Państwo zobaczą, że z tego powodu Polska żyje w nędzy. Którego w tym programie nie masz, to wczoraj miałem bardzo dobrą rozmowę z panią minister Emilewicz, która się tym zajmuje. Radio kończy. Przykład Kopenhagi i Helsinki. Helsinki do 2025 roku zapowiedziały, że zamykają kompletnie ruch samochodów. Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Jestem wdzięczny Jehowi, że za pośrednictwem zboru chrześcijańskiego zawsze zapewniał mi jakąś pomocną dłoń. Cieszę się też, że mogą mieć skromny udział w pomaganiu innym niesłyszącym, by mogli poznać naszego kochającego Stwórcę i się do niego zbliżyć. Wyczekują chwili, gdy znikną wszelkie bariery komunikacyjne i wszyscy, jako zjednoczona rodzina, będziemy posługiwać się czystą mową, mową prawdy o Jehowie Bogu i Jego zamierzeniach. Sofoniasza, 3:9. Czysta mowa, że aż muszę poszukać księgę Sofoniasza, dawno jej, proszę Państwa, nie szukałam.
Abraham, a to jest taka księga, która pod koniec pism hebrajskich, proszę Państwa, ona się znajduje wśród 12 ksiąg proroków mniejszych. O, Habakuka, Sofoniasza. Habakuka jest bardzo fajna. Chyba Sofoniasza, trzeci rozdział, werset 9, która mówi tak: odsłonięta zostaje nagość Twojego łuku. Wypowiedziane zostały przysięgi plemion. Podatkowymi. Sela. O tych parkingach chociażby. To jest ogromna rola też samorządu. Ale i edukacji, i świadomości. Rzekami porozdzielałeś ziemi. Ja nie wiem, czy to jest akurat to. Trzeci rozdział, werset 9. Tak rozumiem logikę tego programu. Czytam cały trzeci rozdział. Tematu, o którym mówimy w Polsce. Nie, Habakuka czytam, a tu Sofoniasza widzę. Dobrze, tutaj. Właśnie patrzę, że coś. To nie te słowa. Tu. Dlatego jako żyję, brzmi wypowiedź Jehowy zastępów, Boga Izraela. Moab stanie się po prostu jak Sodoma. Też chyba nie to. A synowie Amona jak Gomora, miejscem zarośniętym pokrzywami, dołem solnym i bezludnym pustkowiem, aż po czas niezmierzony, postawieni z mego ludu splądrują je, a ostatek mego narodu weźmie je w posiadanie. To też jakby nie na temat. A nie, bo to jest drugi rozdział. Sofoniasza, trzeci, dziewięć. Tak, do skutku. Państwo zobaczcie. Tutaj czytamy. Sofoniasza, 3:9. Wtedy bowiem, ja to się teraz zachowuję jako ta osoba, która pierwszy raz do ręki Biblię wzięła. Wtedy bowiem dokonam wśród ludów zmiany na czystą mowę, tak cytowałyśmy to, aby wszystkie wzywały imienia Jehowy i służyły mu ramię przy ramieniu. Państwo zobaczą, tu w oryginale jest wzywały imienia Bożego Jahwe i to w Biblii był 7000 razy występuje tetragram J.H.W.H. i on właśnie był usunięty. Także wiecie Państwo, już tam dla tych, co tak mówią ble, 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 to tam imienia Bożego, Ojcze Bóg, to im się tak miesza, że nawet Matkę Boską windykowały do rangi bóstwa i mleko z piersi Boga Rodzicy dla nich jest tak święte, proszę Państwa, że Bogu Jahwe zapomnieli, a w kościołach średniowiecznych zawsze musiał być jakiś rekwizyt. Jak nie gwoździe z krzyża, których było na tonarze, to drewno z krzyża, z czego można byłoby, jak pozbierać wszystkich kościołów Europy średniowiecznej, Arkę Noego i to nie jedną. Taki był krzyż, potem było czczone mleko z piersi Boga Rodzicy, palec Ducha Świętego, proszę Państwa, i całe mnóstwo rzeczy, o czym my nie wiemy, bo czym była Biblia dla ubogich? Biblia dla ubogich to było wszystko to, co w Kościele katolickim się rusza, że jak przyszedł cep, chłop ze wsi do kościoła, to jak zobaczył tu laleczki, tu Jezusicek, tu Anioł Kobiet, tu Chrystusicek, tu Maryja Dziewica Przenajświęca i to się wszystko kręciło, a się ruszało, to tym lepiej, bo to wtedy taki chłop ze wsi powiedział: tak, tu mieszka w tym kościele Bóg. Ale duchowo taki łeb i taki cep nie był rozwinięty, no bo on w dalszym ciągu miał zaszłości straszne. Także widzicie Państwo. Dzisiaj już proszę w internecie słuchać tych naszych opowieści. Zaraz przełączę tu na Radio 24. Dlaczego? Dlatego, że Głogowski tu zaczyna od 9 do 10 już gada i nam na nakręcił. Spotkanie z panią premier. Służba zdrowia, proszę Państwa. Postulat, nasza polonistka zawsze tłumaczyła, bo mówi, że słuchajcie moje dzieci, przyszłam ze spotkania takiego, wstałam i zaczęłam głośno mówić, że czy państwo nie wiecie, że minister to znaczy sługa? I powołała się na takie języki, Czy państwo nie wiecie, że minister to znaczy sługa, usługujący i zatkała wszystkim usta? No bo nasza polonistka Mirosława Wrześniowska była zawsze skandalistką. I miała tam parę włosów na głowie, ale miała na głowie zawsze przepiękną perukę.
proszę Państwa. I była taką wielką damą, że w szatach chodziła, bardzo ładnie się prezentowała, szczególnie wtedy, kiedy recytowała wszystko, opowiadała, mówiła. Nawet jak miała dziady mickiewiczowskie, to przecież butelka z wódką zawsze na oknie stała, proszę Państwa. To nie było tak, że to ona się tylko chciała pokazać, że jest piękna, pomimo, że no już jest leciwa, no bo to jak kobieta w sile wieku, no to przecież ja ją spotkałam na Ochocie, to ona normalnie wyglądała tak, jak i w szkole. Ja mówię, matko rety, nasza polonistka, no to ona cały czas tak samo wyglądała, taka jakaś, taka tłustawa, taka i taka w sile wieku, że będzie długo jeszcze żyć. No, ja wam to pokażę. Na Sekoncińskiej, proszę Państwa, 17, mieszkania 20 chyba, Mirosława Wrześniowska. Możecie ją odwiedzić, ale do bloku nie wejdziecie, bo tam no, co najmniej domofon jest. No, co tam dalej, to już nic nie chcę powiedzieć. I zawsze mówiła, Jezus Maria, to myśmy się tego nie uczyły w szkole. No. Także proszę Państwa, proszę zawsze chodzić z Biblią w ręku. To jeżeli będziecie czytać Biblię, to zawsze będziecie mieli pobudzoną wyobraźnię, bo tak to będziecie jako ciąki, jako kołki rozporowe i ludzie nieprzystosowani do życia. I tylko Was może czekać galeria 022, ciasna galeria w domu artysty plastyka na Mazowieckiej 11A, gdzie ostatnio, jasne, że miała taka baba kwadratowa wernisaż, proszę Państwa, i same duże głowy, same duże obrazy i ta Anita mówi, ty słuchaj, tato ciągle to samo maluje, słuchaj, tato ciągle tak samo mówi, maluje, a ja mówię, Anita, ty zawsze jesteś najmądrzejsza, ty zawsze najlepiej wszystko wiesz, bo ona tak, jak coś mówi, to żeby coś skrytykować, że może nawet niekoniecznie, żeby skrytykować, ale że ona lepsza, ale że ona mądrzejsza, no to jaka niedobra ta Anita. No, niedobra. Ja mówię, Anita, kiedy ty wyciągniesz kopyta? Ona mówi do mnie, mąż twój zdrowy i ochoczy, wkrótce ujrzysz go na swe oczy. Ja mówię, Boże, głucho wszędzie, ciemno wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Proszę Państwa, także gdy nadaje nasze radio, to KFM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra. Musicie Państwo pozostać z nami i wtedy wizja się otworzy przed Państwem, wiedzy szerokiej. No bo jak człowiek będzie się tak uczył w tych świeckich szkołach, to będzie ciemny jak tabaka w rogu i tak przyszli ludzie, ha, 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 a ta krzywa, a ta kulawa, a ta garbata, a ta szczerbata. I nigdy Państwo nie dojdziecie sedna sprawy, no. Bo nawet sztuka, prawda? Sztuka jest czymś nienaturalnym, bo sztuka jest oszukana, sztuka jest oszustystyczna, sztuka jest sztuczna. No, ale, no wiecie Państwo, żyjemy w świecie niedoskonałym i wtedy, kiedy nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, my musimy też podziwiać sztukę. Apostoł Paweł, jak był pośród Greków, to powiedział, chwaląc Greków, ateistów, jak apostoł Paweł Greków, ateistów pochwalił. Powiedział tak, widzę, że zauważyłem pomnik poświęcony nieznanemu Bogu. Albowiem to, co czcicie, być może należeć do rzeczy wielkich, może być czymś wielkim. Możecie wielbić Boga, którego nie znacie, który stworzył świat i wszystko, co go napełnia. Czyli apostoł Paweł umiał wyjść z każdej sytuacji, bo przecież oni powiedzieli, idź pa dalsze, idź tam dalej, nie chcemy ciebie słuchać, głupoty gadasz. Tak jak często te Anity mówią, że głupoty gadasz, bo to jako te moherowe, to jak one usłyszą Biblię, to spieprzają tam, gdzie pieprz rośnie, albo jak wyjmiesz
Biblię, to o, całkowita jechówka, już jesteś na 100%. To nikt nie będzie chciał słuchać, bo do takich galerii, czy 022, czy w ogóle na Mazowiecką 11A, do domu artysty plastyka, przychodzą moherowi. A to więc, gdy tacy moherowi zobaczą Biblię, zobaczą Pismo Święte, no to, że głupoty gadasz, to one poskiepszają, pouciekają tam, gdzie pieprz rośnie. Ale my przecież z drugiej strony nie chcemy nic na siłę. To w ogóle jest takie jakieś do kwadratu nieporozumienie z ich strony, bo Świadkowie Jehowy, zanim gdzie nie pójdą, to muszą sprawdzić teren. Gdzie, co, kto. Nawet jak się pójdzie głosi za pierwszym razem, to nie za wszelką cenę, tylko zrobić sobie notatki, kto tu mieszka, czy tu jaki filozof, czy tu może jaki chłopski filozof. Mam dla niego dobrą lekturę, proszę Państwa, dla chłopskiego filozofa. To dobrze jest dać nawet jakąś broszurkę, gdzie niedużo napisane, a dużo namalowane. O, i taki filozof popatrzy, to lubię to. I wtedy można od tej bazy, proszę Państwa, rozpocząć, żeby taki filozof może być przez nas odwiedzany, no oczywiście jak będzie chciał, jak go coś zainteresuje, a my to umiejętnie pokażemy, bo jak będziemy na siłę narzucać, to wiadomo, że ludzie nie chcą, zwłaszcza, że i tak są uprzedzeni, także proszę się nie martwić. Świadkowie Jehowy mają teokratyczną szkołę służby kaznodziejskiej. Ja wiem, co to jest, proszę Państwa, ta teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej, bo ja przerżnęłam cały ten poradnik dla teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej, który no, mogła mieć tylko osoba prowadząca. Oczywiście tam więcej osób miało to, ale wiecie Państwo, książka, jak to mówiła Mirosława Wrześniowska, no to wspaniała polonistka warszawska, naprawdę wspaniała. Takie coś mi się zawsze musiało w życiu trafić, bo ja miałam najlepsze jakby te polonistki, ale musiała się mi jedna trafić. Mówiła, proszę wszystkiego z książek nie czytać. No i rzeczywiście taki poradnik teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej. Proszę Państwa, co takiej kobiecie dał? Nic nie dał, bo jak ona biedna pracuje, jako pani stomatolog, to ona grzebie w zębach. Co ona może wiedzieć o pedagogice Biblii, psychologii Biblii i pewnych ukrytych, tajemnych rzeczach w Biblii, które tak naprawdę nie są ukryte, bo jak zaczniesz badać, to dojdziesz. Dojść można wszędzie. Tak śpiewała Rodowicz. Także proszę Państwa, te siostry niektóre miały poradnik, ale kiedyś szkoła teokratyczna i były wykłady z tego poradnika. 22 cechy jest. Pierwsze cechy to są tak. Jasno i zrozumiale. Poprawna wymowa. Dwie cechy, bo to były po dwie cechy. Albo styl konwersacyjny, jasna i poprawna wymowa. Po dwie cechy. I to wszystko było wyjaśniane, o co chodzi. Poza tym jeszcze raz, gdy siostra miała przemówienie pięciominutowe i była oceniana ze względu na te dwie cechy. Temat tematem, ale to ona mówiła jako jedna siostra do osoby zainteresowanej, albo mogło to być, że jedna siostra, druga siostra mniej doświadczona, jedna do drugiej mówiła, też tak mogło być, ale chodziło o to, żeby ona te cechy uwzględniła. Jeżeli ona tych cech nie uwzględniła, to wtedy byłoby źle. A w skali mikrodyrektorzy przedsiębiorstw. Odpowiadasz tylko za siebie i za swoje dyrektorowanie. Nie mam problemu z 400. Jest kolejka koleżanek, pielęgniarek i położnych, które się do mojego podmiotu leczniczego ustawiają. A to dlatego, że te rowy, które są bez wątpienia, nie kominki, nie duże kominy, ale jednak jakieś rowy, zaczynają powoli być coraz mniejsze. I można to zrobić przy tych pieniądzach. To w skali mikro. Natomiast w skali makro potrzebne są decyzje polityczne o 6% PKB, co najmniej, bo wszyscy dookoła, łącznie z Czechami, mają prawie 7,9, tak jest. I Pieniądze organizacji. Ja broniłbym ministra, który od kilku lat stara się mieć wizję tego wszystkiego, jak powinna funkcjonować opieka zdrowotna, głównie stawiać na podstawową opiekę zdrowotną, co mnie akurat cieszy, ale decyzje powinny zapadać
A w Sejmie powinny zapadać narządzie i beneficjentem tego wszystkiego powinni być politycy. No dobrze, a może to jest tak, że decyzje miały być już wiosną podjęte, a mamy jesień i nic, prawda, Mariusz Górski? No, z bardzo prostego powodu. Ten prosty powód, który jest fundamentem problemów polskiej ochrony zdrowia, to fakt, że zdrowie od 1989 roku nigdy nie stało się priorytetem politycznym, rzeczywistym priorytetem. Nigdy nie stało się zagadnieniem, które... A nie sam nie dostaniesz. A jak mówię, że jest potrzebna? Politycy. Ja wyobrażam sobie rekrutację od w ciągu tych 20 kilku lat na fotel ministra... Gomułka już dawno nie żyje. Spotyka się premier z kandydatem i mówi, słuchaj, jaki masz pomysł, żeby nic nie robić, ale żeby było spokojnie. No, pan premier Tusk dostał taką obietnicę od pani Ewy Kopacz. Gadu, ni pieniędzy, ni obiadu. To jest debata, nie da się nie tak robić. Mówią, tak, te wasze chłopy z tej waszej wsi, skąd żeście przyjechali. Trzeba było wcześniej mówić, bo ja muszę ją włączyć, no. No, nie muszę, tylko mogę, no. Na wschód, czyli co się dzieje na terenach byłego Związku Radzieckiego, w Azji Środkowej po kraje bałtyckie i jakie to ma znaczenie dla Polaków? Doniesienia naszych korespondentów, komentarze, przeglądy prasy, analizy. Zapraszam w każdą środę o godzinie 15.35. Maria Przełomiec. Autopromocja. Zapraszam. Po co ty pochodzisz, tu gadasz? No patrz, jak wygląda, no zobacz. Ja no. Muszę zimno pochodzić, jest. A nie patrzeć się. Co mnie patrzenie daje? To jest ta baba. Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Przemawiając podczas popołudniowej sesji ONZ-u, Andrzej Duda powiedział, że rozwój świata powinien opierać się na trzech filarach: odpowiedzialności, solidarności i sprawiedliwości. No nie wiem, no to było otwarte, no. Według prezydenta ciągłość pomiędzy pokoleniami, dbałość o... To są te baby ze wsi, proszę państwa. One są takimi tupeciarami, jak to Janek Witek jeszcze żył, to tak mówił. I ta świeczka, proszę państwa, ten Janek Maciej Witek mówi, że taką świeczkę na te baby trzeba postawić. Żeby one się paliły, żeby one płonęły. To są te baby takie, proszę państwa. I teraz państwo zobaczą, jak ma być to spotkanie 23 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które pani Mytkowska zorganizowała, że przychodzą same kobiety w tym sensie, że nawet jeśli przyjdą trans, to mogą być i obserwować, co się będzie działo na pokazie amerykańskiej artystki. No, nawet można mieć wyobraźnię taką, że Moherowa by nigdy nie przyszła, bo Moherowa tylko kapelusze zakłada, moherowe czapki i idzie na mszę. To przecież co tu gadać, że mohery przyjdą. Mohery nie przyjdą, bo jest to po prostu niemożliwe, proszę państwa. Ludzie tylko odważni, ludzie tylko chcący coś nowego zrobić, coś nowego odkryli, zauważyli, idą w danym kierunku. A mohery tylko te różańce klepią, są zasklepione i tylko jakaś taka jedna baba mogła uciec z tego kościoła katolickiego, żeby tych różańców tak nie klepać, nie trepać, no bo to zauważyła, że co? Że bramo z kości słoniowej módl ty, wy się tam za nami? Że co? Jak to brama z kości słoniowej, rzecz martwa? Nie ożywiano, może się modlić, która nawet nie jest człowiekiem. Że co? No bo naczytała się, że drzewa klaszczą w dłonie. Biblia mówi, że przyjdzie raj, drzewa będą klaskać w dłonie. Ale to jest poezja w psalmach. A ona naczytała się i sama źle zrozumiała i dlatego mówiła Mirosława Wrześniowska, proszę samemu Biblii nie czytać. No, ale Biblię można czytać, bo jak nie zrozumiesz, to chociaż będziesz miała obraz tego, co potem sobie wyprostujesz, bo jak byłaś głucho nie ma, to potem będziesz pamiętała to, co było i będziesz coraz bardziej rozumiała poprawnie, właściwie.
bo to jest możliwe. Także widzicie Państwo, ile osób tu, 3 miliony w Warszawie jest takich, którzy rozumieją coś tam, tam jedna z Sejmu taka se mówiła, o coś tam potrafię, coś tam wiem, ale widzicie Państwo, będziecie mogły sobie potem jakoś układać w głowie. Dlaczego? Dlatego, że jak żył Janek Maciej Witek, to mówi tutaj do takiej baby ze wsi, ty masz nie po kolei w głowie, i zaczął tupać, że ta baba ma po prostu nie po kolei w głowie, proszę Państwa. No, także coś okropnego ten Jaśko, i on chciał być alfą i omegą, nawet chciał zostać też tą szowinistą cyrkowym. I tu zaczął jakaś baba, tu przychodzi wolno, zaczął tresować, nawet sobie bicz z powrózków ukręcił, bicz z powrózków, chciał tą babę tu tresować i miał kilka bab. Przychodziły baby, jedna była baronowa, była łotyszką, stała na podłodze, chrapała jak koń, albo może jak słoń. I on po prostu ją budził. Mówi, co to jest? Wynocha mi stąd! Puściłem gościa! Mówi, tobie spać nie daje chrapać. Jak tak można? I on ją budził, bo ona znowu poszła, zasnęła w głęboki sen i chrapała jak koń, a czasem może nawet jak słoń. I tu nie można było zasnąć, i tu się nie można, bo to były wrzaski i kłótnie, proszę Państwa, że baby spały i nie dały mu spać Jaśkowi. No, także no niestety, życie jest ciężkie, że jak komuś coś pomożesz, to nie jest tak, jakby się myślało. Ani 5 groszy nie przyniosła, ani bułek nie przyniosła, chociaż ta Grecja to załatwiła jakieś jedzenie tu dla dzieci. A to przyszło, pospało, pieprzy, głupoty, papierosy pali, tu jeszcze jako druga już, smrodzi, rakotwórczym tym. Poszła, ja mówię, padalsze. I potem tu jakaś dzwoniła, pewnie ona, ale że telefon pewnie zgubiła, bo to głupie jest. No to przecież nawet nie wiadomo jakie ja mówię tam, że idź tam szukaj po cmentarzach, idź tam szukaj, że jest, szukaj, która altanka, szukaj. No i ta baronowa z tego, czy generałowa raczej z tej Łotwy, no nie wiadomo czy ona jeszcze żyje, bo ona taka chuda. I ona się za jakiegoś dziecka wydała, bo to wcześniej mówiłem, że zdrowie nie jest priorytetem, markowane są działania. To jest taka gra pozorów, nie rozwiązujemy w sposób rzeczywisty problemu. Minister zdrowia ma słabą pozycję i tu bardzo współczuję panu doktorowi Radziwiłłowi, bo choćby chciał bardzo dużo, to myślę, że faktycznie zderzył się ze ścianą, wchodząc do rządu, więc potrzebna jest rzeczowa dyskusja, jakiej ochrony zdrowia chcemy i ile chcemy za nią zapłacić, bo dzisiaj jest tak, że oczekujemy ochrony zdrowia, co zresztą zrozumiałe, na europejskim poziomie, a płacimy na poziomie afrykańskim bądź niektórych krajów azjatyckich czy Ameryki Południowej i są na to dowody, to ja nie mówię tego gołosłownie. Po prostu płacimy zdecydowanie za mało. Sebastian Mirzykowski. Myślę, że w szczególny sposób to, co dzieje się w ochronie zdrowia, dotknęło pielęgniarki położne, ponieważ jesteśmy największą grupą zawodową. Wypiłam pierwszą kawę, do tej pory w różny więc sposób, nie mści się babo ze wsi. Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, obiecywano nam w ustawach wycelowanych środki, które powodowały zadłużenie podmiotów leczniczych. W tej chwili mamy rozporządzenie ministra, tak zwane 4x400, które też budzi niepokoje wewnątrz różnych grup zawodowych. Ale z drugiej strony jest to pierwsze rozporządzenie, które nie zagraża stabilności podmiotów leczniczych. I my tego rozporządzenia będziemy bronić jak niepodległości, tylko trzeba o tym właśnie prawie powiedzieć. Aczkolwiek oczekujemy, że to rozporządzenie przekształci się w najbliższym czasie w coś trwałego i w coś, co przyniesie naszym grupom zawodowym stały wzrost wynagrodzenia na cmentarze, idź na cmentarze, niech dzwoni, trzymaj, to wielka Grecja twoja leciu. Panowie tutaj bardzo słusznie mówili o świadomości społecznej. O, Jadzia Grecja! Jadzia Wielka Krawa! I rzeczywiście ta świadomość społeczna, ona się zaczyna później przekładać na świadomość polityczną. Co się właśnie? Wybranych, którzy o tym kraju decydują.
Trzeba ją budować. Tutaj nie, jak on sprawia? Nie, ona wczoraj, bo ja ją na chwilę odblokowałam. Nikt się nad tym nie nie zajął. Potrzebna jest naprawdę rzetelna rozmowa ze społeczeństwem. To polityków ze społeczeństwem. Bo świadomość społeczna, która jest rozbudowana tylko emocjami związanymi z nagłośnieniami spraw najbardziej bulwersujących, typu umiera pacjent, który mieszka naprzeciwko szpitala, to nie jest świadomość do poganki się zawsze kłócą. Służby zdrowia. Jeszcze raz. A chrześcijanka to by ustąpiła, poszłaby do zakonnicy, w kostkę ją kopnęła i tu zaraz obydwa kostiumy. Ale że te katoliczki to się boją, że są drugiej klasy, drugiej kategorii, a to nie o to chodzi, bo nikt powiedział, że katolicy to są drugiej kategorii typami. A to teraz okazało się, że są pierwszej klasy, a Żydzi drugiej, a Żydzi sobie nigdy z tego nie robili problemu. A katolicy, och, żeby mieć i być, najważniejszymi być. To nie o to chodzi. To się jak liczy z tej strony, to ten, który jest od ciebie pierwszy, bliżej, to mówisz pierwszej klasy. Tam dalej drugiej. Potem z drugiej strony, no to zależy od punktu widzenia, od punktu siedzenia, stania, bycia, życia. A tu jest przesąd, a tu jest ciemnota, że ci żebracy tutaj w Warszawie, że jak tak stoi, to ona myśli, że ona już jest całkiem tą żebraczką. Ja mówię, no to stać to może i księżna. To ona się wtedy opiera o drzewo. Ona się opiera o słup. Ona coś musi powiedzieć. Ponosie się podrapać. Bo ona tak nie może stać. No to ja mówię, ale wy jesteście i tak jako stojące ciołki, stojące kołki radarowe, bo wy Biblii nie czytacie. Wy nic nie wiecie. To i stoicie jak sierota. I on się obraża, że jak sierota. Kolejny też nic nie zrobił. Nie chciałbym, żebyśmy tylko Maksymowicz, tak, żebyśmy kierowali tę rozmowę ściśle na pieniądze, no bo oczywiście pieniędzy pewnie znikąd nie weźmiemy, prawda? One muszą być skądś przesunięte i wiadomo, że no, rząd akurat ma pewną lekkość w znajdowaniu pieniędzy na pewne bardzo duże, ważne projekty. Nie, wiadomo, że medycyna też nie była w programie PiS-u priorytetem, co trzeba podkreślić, ale to nie jest istotne w tej chwili. Istotne jest to, że nawet patrząc na brak pieniędzy w systemie, musimy szukać rozwiązań, które no właśnie zatrzymają te pielęgniarki, zatrzymają tych lekarzy w Polsce, czy spowodują, że ich praca będzie przynajmniej znośna, jeżeli nie satysfakcjonująca w jakiś sposób. I myślę, że ważne byłoby teraz poszukanie również rozwiązań, które by poprawiły jakość pracy, jeżeli nie życia, pielęgniarek, lekarzy, żeby ich praca nie wyglądała. No właśnie, dlaczego wychodzą rezydenci na ulicę? No nie tylko o pieniądze nie chodzi. Nie chodzi o to też, żeby być traktowanym tak, jak powinni być traktowani. Oczywiście. Jako lekarze, którzy wykonują swój zawód. Żeby mogli się szkolić, żeby mogli się uczyć, żeby mogli naprawdę leczyć, prawda? Co jest bardzo trudne, jeżeli się cały dzień wypełnia dokumenty, prawda? Więc jakby problemem i lekarzy, i pielęgniarek, i młodych lekarzy i tak dalej nie są wyłącznie pieniądze. Chociaż oczywiście pieniądze zawsze rozpoczynają i kończą dzień, ponieważ musimy kupić i ugotować, prawda? No ale z drugiej strony też w sposób, w jaki zarobkujemy, ma ogromne znaczenie dla tego komfortu. I myślę, że i to wynika też z moich rozmów i z lekarzami, i młodymi, i starszymi, że tak naprawdę oni nie chcą tych 12 czy 30 tysięcy złotych, które oferuje się im za granicą. Naprawdę chcą znacznie mniej, ale chcą też tych warunków pracy, które powinny być godne dla każdego z nich. Tu Sebastian Żydowski. Chciałbym wrócić do sposobu, do debaty publicznej, która toczy się wokół ochrony zdrowia. I to, co działo się w poniedziałek i we wtorek w Ministerstwie Zdrowia, no mnie osobiście troszkę przeraża, bo jeżeli samorząd zawodowy, związek zawodowy, pielęgniarki położne, największa grupa zawodowa występuje do ministra, do pani premier o spotkanie, o taką szeroką debatę, jest cisza. Od lipca nie dostaliśmy odpowiedzi od pani premier, czy pani premier się z nami spotka właśnie w tych sprawach. Staramy się zmienić ten język debaty publicznej. Nie chcemy, żeby rozwiązać siłowo, bo to przecież nie o to chodzi. Chcemy to rozwiązać w sposób, że tak powiem, po prostu cywilizowany. Czyli spotkać się, porozmawiać w szerokim gronie, zaprosić, mówię, wszystkie zawody medyczne. A co się zadziało? Zadziało się, że wąska grupa, która reprezentuje bardzo wąski wycinek ochrony zdrowia, że tak powiem, zawezwała panią premier do ministerstwa, powiedziała, że tam nie wyjdzie, jeżeli nie zostanie wysłuchana. No, takiej debaty chyba nie myślę, że muszę
w imieniu pani przewodniczącej Ochman zaprotestować, bo nie jest prawdą, że pani, że NSZZ Solidarność reprezentuje wąski wycinek, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, w ochronie zdrowia Solidarność ma, reprezentuje prawdopodobnie wszystkie środowiska medyczne, również pielęgniarki i położne, ratowników medycznych, lekarzy i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj absolutnie myślę, że trzeba zaprotestować. Natomiast wracając jeszcze do meritum, pan Maksymowicz był uprzejmy powiedzieć... Także chłop dostał dzisiaj telefon, proszę państwa. Rozmowa o pieniądzach jest bardzo niepopularna, ale nie chodzi o każdy z nas pracuje z jednej strony po to, by czerpać satysfakcję i radość z pracy, ale z drugiej strony to jest zarobkowanie na godne życie. I ludzie, którzy takie życie, dają proszę swoje państwa, serce, godne ręce, życie. Rozum i całego jak siebie Madrycie. W trosce o innego człowieka, czy na rzecz, w służbie, na rzecz innego człowieka, a potrzebującym szczególnie jest chory, powinni być wynagradzani godziwie i bez pieniędzy nic nie uzyskamy, jeśli będziemy tak żenująco płacić pielęgniarkom, jeśli będziemy płacić pielęgniarkom, poczekaj, ja muszę przywiązać go. To bardzo trudno będzie i o prestiż, i o szacunek. Michał Sutkowski. Myślę, że miarą współczesnego takiego patriotyzmu, jakkolwiek by to górnolotnie nie zabrzmiało, jest to, że panie pielęgniarki położne i większość polskich lekarzy jest w tym kraju, chce leczyć tutaj. I o pieniądze oczywiście chodzi bardzo, ale to nie jest tyle, to nie chodzi tylko o pieniądze, o godność tego zawodu, o organizację tego wszystkiego. Ja myślę, że ważną dyskusją byłoby dyskusja jednak z politykami nad tą lekkością wydawania pieniędzy w innych obszarach, a nad brakiem wydawania pieniędzy w tym obszarze, jakim jest służba zdrowia. Przykładów jest tak dużo, że nie starczyłoby na całą audycję, ale jesteśmy skłonni, takie dowody na to, że to się naprawdę społecznie także opłaca. Za dużo nie ma no właśnie, bo wydatki na ochronę zdrowia to jednak inwestycja, a nie w pieniądzach mówimy, bo teraz jakie pieniądze? Na dzisiaj około 30 miliardów złotych potrzeba by było, wszystko jest konkretne, wszystko jest widoczne. Co martwi? Martwi tempo dochodzenia proponowane przez ministra zdrowia, ponieważ sądzę, że w roku 2025, kiedy wedle planów pana ministra Dziwiła osiągniemy 6,5%, inne kraje będą wydawać 8, 9, 10% PKB, czyli nadal będziemy w ogonie. I tu istotnie bardzo potrzebna jest dyskusja, bo skoro na ochronę zdrowia w Polsce wydajemy mniej niż inni, to są obszary, w których wydajemy więcej. Otóż no, bez tej dyskusji, bez tej zmiany podziału produktu krajowego brutto naprawdę niewiele się potrafi, a mamy bardzo dużo dramatów. No, nie ma dnia, żeby do mnie nie dzwonili różni znajomi czy poleceni przez znajomych, informując o dramatach i wykazując swoją bezradność. Udar mózgu, w Warszawie zerowe szanse rehabilitacji. Zawał serca teraz. Pan minister myślę, że bardzo niedobre rzeczy zrobił w kardiologii interwencyjnej i ten obszar, który mieliśmy zaopiekowany i moglibyśmy być dumni, będzie kulał. Polacy zaczną umierać z powodu ostrych zespołów wieńcowych. Ale to dotyczy również opieki pielęgniarskiej, ponieważ w opiece długoterminowej, taka, która jest praktycznie w całości skupiona w rękach pielęgniarek, oczekiwanie na usługę to 2, 3, 4 miesiące. Proszę państwa, człowiek, który wymaga natychmiastowej pomocy w domu, do którego musi dotrzeć pielęgniarka, który musi się zaopiekować, wspomóc rodzinę. To jest dramat. Czy ten człowiek musi trafić na SOR, musi trafić do szpitala, gdzie koszty leczenia są dramatycznie większe. Proszę państwa, musimy się nad tym po prostu zastanowić. Może po prostu jest źle skonstruowany ten system. To tyle pozwoliło zaoszczędzić. To właśnie była ta baba, proszę państwa, w jednej osobie. Ona widzi przez okno, kto jak jest ubrany, jak ludzie są ubrani, czy to zimno, czy to pogody słucha. Mówi tu cicho, cicho, bo ona tu musi do pogody się dobrać. Wie, jaka jest temperatura, ale ona tu się musi w oknie pokazać, że ona tu mieszka, żeby ją było widać, że ona tu mieszka. Te szmaty tu powywiesza czasem. Ja mówię, tutaj się nie mieszka, rozumiesz? Tutaj można
nadawać Radio Conchita. To trzeba mieć orientację, tu się nie mieszka. No. A jak chcesz tak bardzo mieszkać, to trzeba płacić 450 zł. To jest bardzo dużo pieniędzy dla kogoś, kto ich wcale nie ma. No, gdzie będziesz szukał to? 50 groszy dostanie w Warszawie biedak od biedaków, 50 groszy dostanie? No to gdzie to? Co? Że Radio Conchita, proszę Państwa, nadaje. My jesteśmy konkretni, szczerzy, do bólu, proszę Państwa. Tematy biblijne, aż dzisiaj zaczęłam płakać, jak no tutaj podczytywałam historię młodzieńca, najpierw chłopaczka małego, który nie słyszy, ale są też takie dzieci, które nie widzą, ile człowiek stresu przeżywa, proszę Państwa. W takim klasztorze kiedyś, jak wszystkich wzięli Cuzamen do kupy na glans, to tylko, że ten Pan Bóg jest, tylko, że ten Pan Bóg jest, i tym się ludzie musieli pocieszać, no bo nic innego nie było, że ten Pan Bóg jest, ale były jakieś zgrzyty, że coś mi nie tak, że coś mi źle, ale że ten Pan Bóg jest, ale że do tej Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie Krymskiej, trzeba się modlić, a że te różańce, a że to Wota, a że to Rota, wszystko, ale wiecie Państwo, ludzie coś zawsze czuli, no, a szczególnie ci, którzy z więzienia do klasztorów padli, jak główny bohater Nędzników, Wiktora Hugo. Powiem tak. Jan. Jean-Jacques. Jak to się mówi? Jean-Jacques Rousseau. No, a to był taki człowiek, który uciekł z więzienia. Taki był szczęśliwy i zadowolony, że uciekł z więzienia, ale wpadł do klasztoru, do więzienia jeszcze gorszego. No to wie, co to chodzi? No to wie, co to chodzi? Na najwyższym poziomie. Bo niestety to jest demagogia, której no nie oszukujmy tego społeczeństwa. Oczywiście dużo się należy i ratujmy naprawdę zdrowie tego społeczeństwa, ale nie wszystko i nie za darmo. Nie da rady, my owszem płacimy, ale nie wszyscy, proszę zwrócić uwagę. Nie wszyscy płacą te podatki, nie wszyscy płacą na zdrowie, nie wszyscy, wiele nie ma środków na to, ale wiele osób unika też. Może tutaj sięgnijmy do szarej strefy, która by rzeczywiście mogła zasilić system ochrony zdrowia. No, a pytanie, czy zapowiedzi pana ministra o powszechnym dostępie i brak sprawdzania tych wpłat nie wygenerują tej rzeszy osób, które no, nie są rzetelne, nie są uczciwe i jeszcze mniej z nas, nie wiem, czy nie przestanie ułożyć na ochronę zdrowia. No, a system NFZ, który miał być zlikwidowany, czy warto o to walczyć, czy też no, to jest w naszej ocenie sprawa drugorzędowa i chyba to również w ocenie ministra. Ja bym bronił pomysł POZ dla każdego pod warunkiem, że rzeczywiście byłby dla każdego, bo nie zawsze tak jest i nie do końca to wynika z dotychczasowych zapisów. Ale POZ dla każdego to również sytuacja, w której zgłoszą się pacjenci na wczesnym etapie. Nie będą się bali jakiejkolwiek wizyty. Zwróćmy uwagę, że to tylko opieka podstawowa. Zawsze warto będzie być ubezpieczony i mieć ubezpieczenie. Dlatego, bo to tylko opieka podstawowa, leki, lecznictwo szpitalne, pogotowie ratunkowe, to generuje tak ogromne koszty, że nikogo nie będzie stać na płacenie z własnej kieszeni. Drodzy Państwo, co się zdarzy w najbliższym czasie? No wiadomo, że już w czwartek jest manifestacja rezydentów, w sobotę wielka manifestacja wszystkich zawodów medycznych. Wiadomo, że w przyszłym tygodniu ma być projekt przedstawiony przez rząd, projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników placówek ochrony zdrowia. Czy więc zapowiada nam się gorąca jesień, czy też to wszystko zostanie w jakiś sposób wyciszone? To zależy od determinacji zawodów medycznych, zależy od determinacji pielęgniarek, rezydentów i innych ugrupowań, bo po prostu no, politycy, liderzy partii politycznych muszą zostać skonfrontowani z determinacją na rzecz dobrej ochrony zdrowia w Polsce. Nie zawsze to osiągnie efekt. Daliśmy kredyt zaufania rządowi pani Beaty Szydło i liczymy na to, że ten kredyt zostanie po prostu spłacony. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy pracują w ochronie zdrowia, to nasze zasoby się po prostu zaczynają dramatycznie kurczyć.
za moment naprawdę nie będzie miał kto pacjenta leczyć, to nie będzie miał go kto rehabilitować, nie będzie miał się tym zająć. Państwo, przecież wszyscy o tym doskonale wiemy. Na medycynę kolejka stoi. To jest najbardziej popularny, w tej chwili najbardziej oblegany kierunek studiów, mimo wielkiego miru. Zawsze mówię, że na pielęgniarstwo też. Na pielęgniarstwo również. Stanisław, ale to też jest kierunek, z którego najwięcej ludzi emigruje, więc... uczą się i wyjeżdżają. Tak, ja myślę, że ten rok, który teraz mamy za sobą prawie, że który mamy przed sobą, no nie wiem, czy będzie przełomowy, ale na pewno oczekiwania w stosunku do rządu PiS-u były bardzo duże i one ciągle są bardzo duże. I widać chociażby po działaniu państwa tutaj środowisk. I myślę, że mamy taki moment przełomowy. Jeżeli teraz coś się nie stanie, to ta masa krytyczna będzie przekroczona i będzie już tylko naprawdę gorzej. To jest taka ostatnia chwila, żeby coś naprawdę... Chętnych do studiów medycznych istotnie jest wielu, ale już możliwości kształcenia i finansowania kształcenia przez uczelnie medyczne dużo bardziej ograniczone, a im dalej, tym gorzej. Niedawno kontaktował się ze mną młody rezydent z Krakowa, który powiedział, miejsc rezydenckich na specjalizację z dermatologii w Małopolsce jedno miejsce. Więc, pan Walce to jest rezydent, bo to już słyszymy słowo, że no, rezydent to jest taki młody absolwent studiów medycznych, który uzyskuje prawo wykonywania zawodu i musi teraz, no jest na starcie tej drogi zawodowej, u progu specjalizacji. Przez kilka lat specjalizuje się w różnych dziedzinach, a to jest niezbędne, ponieważ no, postęp w naukach medycznych jest taki, że dzisiaj lekarz po medycynie to lekarz, który no, ma niewiele kompetencji w stosunku do specjalistów. Wobec tego to jest taka nieuchronna droga dla każdego absolwenta medycyny, kilkuletnia droga zdobywania specjalizacji, no i są z tym różne problemy, więc naprawdę mamy niezwykle dużo problemów również z kształceniem i przeddyplomowym, i podyplomowym lekarzy, pielęgniarek i innych zawodów medycznych. Czy tutaj też jest więc korek, prawda? Powiem tak, czego nie dotkniemy w ochronie zdrowia, jakiegokolwiek obszaru, czy to będzie informatyzacja, czy opieka koordynowana, czy ta bezradność pacjenta w konfrontacji z systemem ochrony zdrowia, finansowanie, czego nie dotkniemy, wielki problem nierozwiązany od 20 kilku lat. No i aż rodzi się pytanie, czy chodzi o to w Polsce, by gonić króliczka, czy go złapać, bo może chodzi o to tylko, by gonić, ale w interesie nas wszystkich jest w końcu w sposób rzeczywisty, mądry i odpowiedzialny, a zarazem odważny, zacząć rozwiązywać problemy ochrony zdrowia, których całe tuziny. Dlatego samorząd zawodowy, związek zawodowy od 2 lat przedstawiają całemu społeczeństwu różne kampanie społeczne. Czy to była kampania Ostatni Dyżur, czy to była kampania Związku Zawodowego, nie pamiętam nazwę tej kampanii, Szanujmy Zawód Godność, gdzie pokazujemy, w jakich obszarach nas brakuje, dlaczego nas brakuje, pokazujemy rozwiązania. I tak naprawdę myślę, że nie ma co wyważać otwartych drzwi, tylko należałoby posłuchać samorządu zawodowego, jednego czy drugiego, związków zawodowych, stowarzyszeń pacjenckich, zebrać nas wszystkich i z tego ułożyć strategię dla całej ochrony zdrowia. Bardzo mądre słowa, potrzebujemy dialogu. Bardzo mądre ale słowa. Ale może jeszcze dopowiem, tylko że wszyscy słuchają, naprawdę chcą słuchać. No tak, wszyscy słuchają, chcą słuchać. Z tego nie wiem. No, bo może trzeba przekroczyć masę krytyczną gadania i zmusić i polityków, i publicystów do debatowania nad służbą zdrowia, od tego wszystko się zaczyna. To była debata poranka. Sebastian Jerzykowski, wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Longina Kaszmarska, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Stanisław Maksymowicz, ekspert do spraw służby zdrowia, Klub Jagielloński, Michał Sutkowski, Kolegium Lekarzy Rodzinnych i Mariusz Gujski z pisma Służba Zdrowia. Dziękuję Państwu bardzo, Robert Walenciak, i zapraszam na debatę poranka jutro o 9.15. Reklama. Co robicie w weekend? Jedziemy nad morze. Wyjeżdżacie gdzieś? No mówię, że jedziemy nad morze. Nie zasłaniaj ust, bo nic nie rozumiem. Nawracający nieprzyjemny zapach z ust może on dotyczyć nawet połowy Polaków. Rozwiązaniem jest suplement diety Halitomin. Tabletki do ssania Halitomin likwidują przyczynę. Ich składniki wiążą lotne związki siarki stanowiące źródło przykrego zapachu i redukują ich wytwarzanie w jamie ustnej, a dodatkowo skutecznie odświeżają oddech. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Dostępny w aptekach. Dzień dobry. Poproszę bilet do Warszawy.
Pani Małgorzata Pieńkowska. Ale miło zapowiada mi się dzień. A ostatnio ciężko z tą mamą. Dlaczego? Dużo się denerwuję i nie mogę spać. Proszę kupić w aptece Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. A 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Wow, ale niskie ceny! W Media Expert markowe smartfony iPhone, Samsung, Huawei już od 279 zł. Przez lata dokuczamy mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosił ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Milion. Milion? Milion! Milion brzmi bardzo odlotowo, bo teraz w polskich liniach lotniczych LOT trwa największa promocja w roku, a w niej aż milion biletów w super cenach. Europa już od 169, Azja i Ameryka już od 1699 zł w obie strony i z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Śpiesz się, promocja trwa tylko dziś do północy. Posłuchaj, ceny w Rossmanie są bardzo... Nie trzeba już o tym mówić szeptem. Wszyscy już wiedzą, że ceny w Rossmanie są naprawdę niskie. Przecież opakowanie wkładek Bella Panty kupisz u nas za jedyne złote 99. Rossman. Duże zakupy i małe wydatki. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję rutynę CEMET, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutynę CEMET to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując rutynę CEMET, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny rutynę CEMET, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. No, widzę, że się sąsiadowi powodzi. Fiu, fiu. Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą. Ale żeby aż takie auto, Ford Tourneo Courier, taki duży, z przesuwnymi drzwiami, to się sąsiad chyba lubi dopieścić. Nie siebie, tylko całą rodzinę. A rodzina jest najważniejsza. To prawda. No, to prawda, że i twoja rodzina zasługuje na przestronne rodzinne auto. Oto osobowy Ford Tourneo Courier. Wielki, mały wóz z przesuwnymi drzwiami, bogatym wyposażeniem i ogromną przestrzenią dla pasażerów. Za niecałe 50 tysięcy złotych. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Nie spodziewałem się problemów, ale i tak mnie namierzali. Ktoś musiał wstrzymać. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam Vokaler. Dla mnie Vokaler jest niezawodny. Dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Vokaler. Do wyboru w trzech smakach. Radio 24. Jest 10:00. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Nowelizacja ustawy o Agencji Mienia Wojskowego czy powołanie Krajowej Administracji Skarbowej. Tym między innymi zajmą się dziś posłowie. Od godziny trwa posiedzenie Sejmu. Lider Solidarności Piotr Duda pozytywnie ocenia dotychczasowe rozmowy z rządem. Oceniam ten dialog jako dobry. Zawsze można uzyskiwać lepsze efekty. W Rzymie po trwającym 11 miesięcy remoncie oddane zostaną do użytku schody hiszpańskie. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Informacje dnia zaczynamy jednak od wiadomości z ostatniej chwili. Bartłomiej Misiewicz zrezygnował ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej, poinformował wiceszef MON Bartosz Kownacki. Zaznaczył, że Misiewicz nie pobiera już wynagrodzenia. Wcześniej Misiewicz poprosił ministra Macierewicza o zawieszenie go w funkcji szefa gabinetu politycznego w resorcie oraz funkcji rzecznika prasowego. Posłowie wrócili do pracy. Od godziny trwa posiedzenie Sejmu. Przed parlamentarzystami długa lista debat i głosowań. Co dziś wydarzyło się już w Sejmie i co jeszcze przed nimi? To pytanie do naszej reporterki Ewy Wasążnik, która jest na Wiejskiej.
Podczas porannego głosowania Sejm zdecydował o wprowadzeniu do porządku obrad projektu nowelizacji ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. Rządowy projekt przewiduje likwidację konkursów przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych oraz przyznaje agencji nowe uprawnienia w zakresie świadczenia usług na rzecz jednostek organizacyjnych podległych MON. O usunięcie projektu z porządku obrad wnioskowała Platforma Obywatelska. Posłowie PO uważają, że zmiana przepisów nie tylko likwiduje konkursy, lecz także umożliwia zwolnienie pracowników agencji bez możliwości odwołania się do sądu pracy. Sejm rozpatrzy dziś także projekt posłów PiS dotyczący powołania Krajowej Administracji Skarbowej, która ma zastąpić funkcjonujące obecnie służby celną i skarbową oraz urzędy kontroli skarbowej. W myśl projektu od 1 stycznia przyszłego roku szefem administracji skarbowej ma być wiceminister finansów. Według posłów PiS celem połączenia administracji skarbowej i celnej jest zwiększenie skuteczności ściągania podatków, zmniejszenie skali oszustw oraz obniżenie kosztów działania urzędu. Zmianom sprzeciwiają się celnicy i posłowie opozycji. Według Nowoczesnej obecna administracja skarbowa jest nieefektywna, ale proponowana przez PiS ustawa nie rozwiązuje tych problemów, tylko wprowadza policję skarbową i grozi zwolnieniem nawet 10 tysięcy osób. Pierwszego dnia posiedzenia Sejmu posłowie rozpoczną też pracę nad rządowym projektem zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, szczególnie afrykańskiego pomoru świń. Projekt ma usprawnić działanie inspekcji weterynaryjnej poprzez lepszą identyfikację podmiotów nadzorowanych, takich jak gospodarstwa, punkty skupu i targowiska. Plan pracy posłów, o tym z Wiejskiej nasza reporterka Ewa Wasążnik. Dobiega końca wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Nowym Jorku. Prezydent brał tam udział w 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wczoraj wygłosił przemówienie w debacie generalnej, w którym mówił o zrównoważonym rozwoju. Dziś Andrzej Duda obejrzy wystawę historyczną i pojawi się na nowojorskiej giełdzie. W Nowym Jorku jest korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski. Ostatni dzień swojej wizyty prezydent Andrzej Duda rozpocznie od zwiedzania wystawy poświęconej odrestaurowanemu pojazdowi pancernemu Dingo z okresu II wojny światowej. Następnie przejedzie do siedziby ONZ na spotkanie bilateralne z premierem Mołdawii Pawłem Filipem. Tuż po nim spotka się z polskimi dziennikarzami, by podsumować czterodniową wizytę w USA. Po południu prezydent uda się na Wall Street, gdzie znajduje się siedziba amerykańskiej giełdy papierów wartościowych. Weźmie tam udział w ceremonii zamknięcia środowej sesji. Na 15 sekund przed zakończeniem obrotu akcjami polski prezydent naciśnie zielony przycisk i uruchomi historyczny dzwonek z 1803 roku. Będzie to symboliczne zakończenie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Piotr Duda pozytywnie ocenia dotychczasowe rozmowy z rządem. Lider Solidarności, jednocześnie przewodniczący Krajowej Rady Dialogu Społecznego, powiedział na antenie Polskiego Radia Rzeszów, że istotą rozmów jest wypracowanie kompromisu. Oceniam ten dialog jako...